Martynka poznaje świat. Opowiadanie trzecie. Martynka w krainie jezior. Franek jest rówieśnikiem Martynki. Poznali się, kiedy byli jeszcze przedszkolakami. Ich dziadkowie od dawna się przyjaźnią. Martynka kilka razy przyjeżdżała ze swoim dziadkiem do dziadka Franka, ale była wtedy jeszcze tak mała, że prawie nic z tych pobytów nie pamięta. Teraz też przyjechała i Franek od razu zaproponował: może pojedziemy na rowerach? Jeśli chcesz, pokażę ci okolice. Ho, ho, powiedział do dziadka Franka dziadek Martynki. Widzę, że twój wnuk wyrósł na grzecznego kawalera, a twoja wnuczka na piękną pannicę, odparł dziadek Franka. Franek i Martynka okropnie się z tego kawalera i pannicy potem śmiali. Pytam kawalera, po co ta bariera? Chichotała Martynka, kiedy przenosili rowery przez płot dziadkowej farmy. Czy widzi pannica, co przy drodze kica? Wołał Franek. Całe szczęście, że króliki uciekły, zanim Pufek je zobaczył, bo Pufek popędził oczywiście za dziećmi. Zatrzymali się przy starym młynie. Tata Franka tu pracuje. Jest młynarzem? Zapytała Martynka. Ale Franek nie zdążył odpowiedzieć, bo tata zawołał. Jak chcecie zobaczyć coś ciekawego, to pedałujcie nad jezioro. Przyjechali nowi lokatorzy. Kto? Nie zrozumiała Martynka. Okazało się, że ci nowi lokatorzy to małe rybki przywiezione w plastikowych pojemnikach. Fachowo mówi się na rybek, poinformował Martynkę Franek. Rybacy przywieźli je ze stawów hodowlanych. One się tam rodzą z ikry, z takich malutkich jajeczek składanych przez duże ryby. A jak trochę w tej hodowli podrosną, to rybacy odławiają je sieciami, przewożą nad jezioro i wypuszczają do wody. Będą sobie żyły i rosły na swobodzie i dzięki temu w naszych jeziorach będzie więcej ryb. Karpi, sandaczy, szczupaków. A ta ryba jak się nazywa? Zapytała Martynka, kiedy wrócili do młyna. I patrząc na zęby ryby umieszczonej w szklanej zagablocie, krzyknęła z przerażeniem: jejku, to chyba rekin. Tata mówi, że to szczupak. Ale nigdy nie widziałem żywego szczupaka z taką paszczą, wyjaśnił Franek. Może jak go wypchali, to mu parę zębów dodali, żeby groźniej wyglądał? Bo wiesz, tutaj będzie Muzeum Rybołówstwa. Młyn jest już nieczynny i mój tata zajmuje się właśnie urządzaniem tego muzeum. Dalsze wyjaśnienia Franka przerwało rozpaczliwe skomlenie. Rety! Krzyknęła Martynka. Pufek! I obydwoje z Frankiem wybiegli z młyna. Zdążyli w samą porę. Pufka otoczyły ptaki i omal go nie zadziobały. Były białe i wielkie. Kaczki? Łabędzie? W łopocie skrzydeł trudno było je rozróżnić. Franek chwycił wiosło, odgonił ptaki, wrzucił Pufka na ponton. Wskakuj! Krzyknął do Martynki. Odpływamy. Trzeba uciekać, bo ptaki boją się pisklęta. Mają teraz młode. Masz ci los. Jedno wlazło na ponton. O kurcze blade! To nie jest kurcze, tylko kaczątko, powiedziała Martynka. I nie mów kurcze blade, bo to nieładnie. Ciii! Uciszył ją Franek. Chowajmy się, żeby nas kaczki nie widziały. Myślą, że ukradliśmy im dziecko. Jak ruszą za nami w pogoń, może ten pan nas uratuje? Szepnęła Martynka, wskazując wędkarza siedzącego w łódce. Ten? O, kacze blade! Jęknął Franek. To jest właściciel kaczek. Siedzi tam razem ze swoim psem. Martynka zerwała się na równe nogi. Chwyciła kij, z całej siły wbiła go w dno, żeby zepchnąć ponton na głębszą wodę i chlup! Chlupnęła, aż bryzgi poleciały. Całe szczęście, że umiem pływać, pomyślała, wypływając na powierzchnię. Jeszcze czapeczkę po drodze wyłowiła. Hej, siup! Wciągnął ją na ponton Franek. Ponton kołysał się na wodzie, a obok niego pojawiło się coś, co wyglądało jak kurka wodna, krzyknął Franek. Nie wyrażaj się, przywołała go do porządku Martynka, która wiedziała, że takich wyrażeń jak kurka wodna nie używa się w przyzwoitym towarzystwie. Kurcze blade? Można, bo jest wiersz pod tym tytułem i zawsze można powiedzieć, że tu nie chodzi o przekleństwo, tylko o wiersz. Ale to jest naprawdę kurka wodna. Tak się nazywa, powiedział Franek. Wysiaduje jajka na pływających wysepkach zrobionych z trzciny, liści i resztek różnych roślin, żeby tylko Pufek... Masz ci los. Pufek pośliznął się na desce pontonu. Łap go za ogon, krzyczy Franek. Udało się. Ponton przy brzegu, załoga w komplecie. Franek, Martynka i oczywiście kurczę blade, woła Franek. Kaczątko, uśmiecha się Martynka. Może to kaczątko wyrośnie na łabędzia? W bajce tak jest, u panu Andersena.
Na razie trzeba żółtodzioba odprowadzić do rodziny, żeby kaczki nie myślały, że ukradliśmy im dzieciaka. Przycumowali potem to do brzegu, idą brzegiem jeziora. Jak tu pięknie, zachwyca się Martynka, zupełnie jak w bajce. Ciii, ucisza ją Franek. Nie mów tak głośno, bo jeszcze nas piraci usłyszą. Jacy piraci? Bogaci. Piraci zawsze są bogaci. Tak samo jak właściciel kaczek. Najbogatszy na całych jeziorach. Jak zobaczy u nas tego kaczora... Nie martw się, pociesza go Martynka. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie na pewno nikt nas nie znajdzie. Odpoczniemy sobie, wysuszymy ubrania, popływamy z żabami. Umiesz pływać żabką? Umiem. A znasz wiersz o żabie i motylu? Nie. To posłuchaj. Pytał motyl żabkę, jakim pływasz stylem? Żabką, powiedziała. A ty pewnie motylem. Gdybym miał wędkę, wzdycha Franek, to co? Gdybym miał teraz wędkę, takie fajne wędzisko z kołowrotkiem, to bym mógł złapać szczupaka na spinning. Na co? Nie rozumie Martynka. No wiesz, to taki sposób łowienia. Zarzuca się wędkę, żyłkę z haczykiem i przynętą. Szczupaki są mięsożerne, więc na haczyku powinno być coś z mięsa. Jak tylko wędka drgnie, to się kręci kołowrotkiem, aż się przyciągnie szczupaka do brzegu. Gdybyś miała podbierak, mogłabyś odtransportować go na patelnię i... Głodny jesteś? No pewnie. Po pierwsze, mówi Martynka, nie mam wędki. Po drugie, nie wiadomo, czy tu są szczupaki. Zaraz się przekonamy. Weźmiemy z kosza trochę mięsa przeznaczonego dla pufka. Wrzucimy je do wody, postoimy chwilę cicho i... Za chwilę Martynka bez słowa, gestami obydwu rąk pokazuje Frankowi, że miał rację. Bo w wodzie niedaleko brzegu za trzcinami i tatarakami pływa ryba. Szczupak? Jest wielki i srebrny. Może to król wszystkich ryb? Och, żeby tylko pufek go nie spłoszył. A może szczupak rzuci się na pufka? Nie, już go nie ma. Mignął i zniknął jak błyskawica. Jak wielka, srebrna błyskawica. A pufek dygoce ze strachu. Tak się przestraszył, jakby zobaczył krokodyla. Uff, ale przygoda. Szkoda, że nie udało się złowić szczupaka, ale mielibyśmy jedzenie. Mlasnął Franek, kiedy wyciągnęli już z kosza zapasy. A ja się cieszę, że go nie złowiłeś. I pufek też się cieszy, powiedziała Martynka. Wystarczy nam to, co mamy. Chleb, kanapki, owoce i sok. I dobrze, że dla pufka zostało trochę mięsa. Tak nie chcę jeść. Jakbym całą porcję wrzucił do wody, żeby... zachęcić szczupaka, to może udałoby się go złowić, westchnął Franek. Przestań o tym myśleć, skarciła go Martynka. I ciesz się, że szczupak nie zjadł pufka i kaczorka. A poza tym, powiedz mi, skąd tutaj na tym odludziu wziął się ten kempingowy domek i stół? Okazało się, że domek i stół postawił tata Franka. To początek trasy turystycznej, wyjaśnił Franek. Już wkrótce zaczną tu przyjeżdżać ornitolodzy. Ludzie, którzy interesują się ptakami? Spytała na wszelki wypadek Martynka. No właśnie, przytaknął Franek i pomógł Martynce wejść na drzewo. Tu będzie punkt widokowy. Nie jedyny oczywiście, bo w naszej krainie jezior ptaków jest co niemiara. Czaple, ucieszyła się Martynka. No, czapli jest tu około 100 gatunków. Te nazywają się siwe, bo są szarawe. Teraz mają młode. To te puchate, tak? A dlaczego duża czapla wtyka temu małemu dziób do dzioba? Zapytała Martynka. Karmi go. Małe są okropnie żarłoczne. Nawet w nocy rodzice muszą je karmić. Czym? Czaple jedzą żaby, robaki, różne skorupiaki i ryby. Podpowiedziała Martynka. Wierszyk sobie przypomniała. Chodziła czapla po desce. Chcesz iść na grzyby? Nie chcę. Czaple nie chodzą na grzyby. A co czaple jedzą? Ryby. Aż do późnego wieczora przyglądali się czaplom. W końcu na niebie pojawiły się gwiazdy i księżyc. Och, przestraszyła się Martynka, jak późno. Jak my teraz po ciemku trafimy do domu? Nie martw się, powiedział, pocieszył ją Franek. Przed wyjściem z młyna powiedziałem tacie, dokąd idziemy. I umówiłem się, że po nas przypłynie. A jeśli ci za ciemno, to możemy rozpalić ognisko. W lesie? Zdziwiła się Martynka. Przecież w lesie nie można. Na brzegu można. Drzewa są daleko i nic złego się nie stanie. Z ogniska sypały się iskry. Na niebie świeciły gwiazdy. Jak pięknie. Nigdy w życiu nie widziałam tylu gwiazd.
Zachwycała się Martynka i powiedziała do Franka: zamknij oczy, pomyśl jakieś życzenie i poproś gwiazdę, żeby się spełniło. Ja też tak zrobię. A potem, kiedy już wracali łodzią, którą przypłynął po nich tata Franka, Martynka zapytała szeptem: o co prosiłeś gwiazdy? No powiedz, o co? O to, żeby tata jak najprędzej przypłynął i zabrał nas na kolację, odpowiedział Franek. Nie masz pojęcia, jaki jestem głodny. Jeszcze prosiłem, żeby udało mi się złapać tego wielkiego szczupaka. A ty o co prosiłaś? Nie mogę ci powiedzieć, bo to sekret. Kosmiczna tajemnica, rozumiesz? Uśmiechnęła się Martynka i wskazała palcem gwiazdy, bo przecież nie mogła powiedzieć Frankowi, że mówiła do gwiazd. Pilnujcie szczupaka, pilnujcie tego wielkiego, wspaniałego króla wszystkich ryb i nigdy nie pozwólcie go złowić.